Szczęść Boże, coś wam powiem. Przypowieści Jezusa ukazują niekiedy karykatury postaci, które uważają się za sprawiedliwych, a w rzeczywistości są przykładem, jak postępować nie należy. Według zwyczaju sędzia powinien być człowiekiem pobożnym, a słyszymy, że Boga się nie boi. Powinien być sprawiedliwy, ale gardzi ludźmi. Powinien służyć w słusznej sprawie, a słyszymy, że sprawy maluczkich są dla niego przeszkodą w świętym spokoju. I z tego oto obrazu wyłaniają się dwie kwestie, którym powinniśmy się przyjrzeć w swoim życiu. Pierwszą jest moje podejście do ludzi, a drugą wytrwałość w dążeniu do celu. Od tego, jaki jestem względem ludzi, bardzo wiele zależy. Im więcej we mnie miłości i cierpliwości, tym więcej zyskuję w tych, którzy gotowi będą mi pomóc w moich potrzebach. Cóż, słyszymy, że ktoś z osób stojących na świeczniku źle potraktował przychodzącego do niego z prośbą. I tu nie gra roli, czy to nauczyciel, ksiądz, polityk czy inny urzędnik. To dotyczy każdego z nas, bo często jesteśmy nieuporządkowani. Jest w nas chaos, który w przypadku nieplanowanego wydarzenia wywołuje w nas wybuch gniewu. I często jest to gniew czy złość niesłuszna. Bo problemem nie jest proszący o pomoc, ale nasz bałagan wewnętrzny. Jeśli z nim się nie uporamy, będziemy jak sędzia mówić, żeby ta kobieta nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie, pomogę jej. W tym nie ma ani odrobiny miłości. I drugą sprawą to moja wytrwałość. Ile drzwi zamknięto przede mną, ile razy usłyszałem nie na moje prośby. Także może w nas wzbudzać nerwy, które najczęściej wyrażamy słowami przykrymi, złorzeczącymi. Wtedy w nas także miłość ustępuje miejsca gniewowi. Prawdziwy porządek jest w Bogu. On zapanował nad światem, kiedy poukładał go i ozdobił na samym początku. On wielokrotnie w historii zbawienia dokonywał przemeblowania porządku tego świata, żeby nauczyć nas miłości. Największym ruchem było wcielenie Syna Bożego, który odkrył przed nami zupełnie inną drogę do Boga. Z jednej strony bardzo prostą, ale z drugiej strony wymagającą wytrwałości. On z cierpliwością dobrego nauczyciela i Ojca pokazuje nam, że czyniąc dobro, dobrze żyjemy. A jeśli brakuje nam czegokolwiek, idźmy na adorację, by z Nim, tracąc czas, uczyć się ten czas dobrze wykorzystywać. Cel przypowieści o niesprawiedliwym sędzim i natrętnej wdowie jest określony. Chrystus chciał zachęcić swoich uczniów do nieustannej i wytrwałej modlitwy. W rozdziale poprzedzającym przypowieść jest mowa o powtórnym przyjściu Syna Bożego na ziemię. Oczekującym paruzji uczniom może się wydawać, że Pan się opóźnia. Czas oczekiwania może być dłuższy niż się spodziewają. Nie może jednak zabraknąć im cierpliwości. Mają czekać wytrwale. Jak? Trwając na modlitwie. Bóg zawsze wysłuchuje naszych modlitw, chociaż bywa, że przychodzi nam nieraz długo czekać na Jego odpowiedź. Modlitwa jest głosem wiary, naszej wiary w Niego, także naszej ufności. I oby była również wyrazem naszej miłości. Tak jak rodzice czekają, aby ich dzieci codziennie powiedziały im coś i okazały miłość, tak samo czeka na to Bóg. Jak powiedział Tertulian, tylko modlitwa jest zdolna zwyciężyć Boga.